Panowie, kontynuujemy drogę Dawida. Tutaj ktoś mnie prosił, żebym pokazywał sigle, więc teraz mówił o siglach. Teraz idziemy do drugiej księgi Samuela. Będzie trochę z pierwszego, drugiego i piątego rozdziału. Przekrojowo popatrzymy na tę historię i wyciągniemy duchowe wnioski z tego. Historia ma się w ten sposób, że Dawid w końcu przejmuje władzę, bo Saul umarł. I to, co Dawid na początku robi, to on się konsultuje z Bogiem. I to mu wyjdzie na coś super, super ważnego. Dlaczego? On jest wierny swojej duchowości. To jest bardzo ciekawy wątek Dawida, że mimo tego, że różne fazy życia są, to on wierny jest temu zwracaniu się do Boga, temu przekonaniu, że Bóg jest dobry i wspiera jego rozwój. I ta konsultacja, kiedy on obejmuje władzę, w którą stronę ruszyć, Panie, jakby to pokazuje stabilność jego. I bardzo ciekawe jest to, że zobaczcie, Dawid od Boga dostaje informację, żeby poszedł w stronę Judy. Taka część historyczna, która tam się działa, to Juda i Izrael. To były dwa królestwa, które ze sobą konkurowały. Często one były w jakichś kryzysach, rozbiciach, walczyły nawet ze sobą. I one były różne trochę, bo Juda to było takie państwo, takie królestwo, które było, miało małe zasoby. Ono ekonomicznie było dosyć słabe, nie było kreatywne, ale charakteryzowało się tym, że ono było bardzo wierne wierze Abrahamowi, swojej tradycji, historii. Mieli bardzo mocną pamięć. Tożsamościowo byli bardzo silni. Juda była bardzo często najeżdżana, często łupiona, grabiona, ale była na tyle twarda, że nigdy się nie poddała. I Bóg go wysyła w tamtą stronę na początku. Idź, uporządkuj to, co jest takim rdzeniem Izraela. Tożsamość, pamięć, charakter, siła przetrwania, że nawet jak będzie słabo, to my przetrwamy. Jest bardzo ciekawy taki wątek, panowie, jakby w co my oczy wkładamy na początku naszej działalności. Czy my idziemy w taką stronę, że chcielibyśmy działalności, życia, czy myślenia o życiu, czy chcielibyśmy na początku, jak przejmujemy władzę, tak symbolicznie nad własnym życiem, to zająć się Izraelem, bogatą częścią, przemysłową, taka, która jest nowatorska i postępowa, która obiecuje jakieś zyski i profity, czy nasza uwaga idzie w stronę charakteru, tożsamości, tego, kim jestem. Bo się okazuje, że dla Dawida, czy w takim prowadzeniu Boga, jakby to on od tego zaczął. On zaczął od siły charakteru, mówiąc w cudzysłowie, od siły tożsamości, że ja dobrze sobie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem. Znam moją historię, wiem przez jakie elementy Bóg mnie przeprowadzał. Warto się zastanowić, jakby ile uwagi w ogóle w swoim życiu na takie rzeczy poświęcasz. Bo że kariera, sukces, myślenie na ten temat jest w nas, to jest więcej niż oczywiste. A tu mamy inspirację, Bóg mówi najpierw twoja twardość, twoja wierność, twoja tożsamość, a dopiero potem idziemy do Izraela. Drugim krokiem Dawida jest zdobycie Królestwa Izraela. I to jest, wiecie, też taki bardzo fajny symbol wcale nie tego, co jest naprzeciwko charakterowi mojej tożsamości, tylko jest jedno i drugie. Tam jest, mamy języki, tam mamy handel, tam mamy kwitnie życie, postępowość. I trochę tak jest, że jakby po to też trzeba sięgnąć. Czasami tak się dzieje, że tak w kościele, ja to widzę bardzo dużo, w kościele w znaczeniu w naszej społeczności osób wierzących, dużo jest takiego myślenia, które jakby pokazywało, że ta druga strona jest zła. Wcale nie jest zła i tam zdobywanie właśnie takich wpływu na rzeczywistość to jest domena męska bardzo. Problem tylko się pojawia, kiedy te dwie tożsamości ze sobą nie potrafimy ożenić albo jakby ta zdecydowanie wygrywa przy tej i wtedy na przykład na pytanie, kim jesteś, nie odpowiadam, że jestem i właśnie to jest moja historia przemyślana, przemedytowana, historia mojej rodziny, moich doświadczeń, tylko mówię, jestem mechanikiem, prawnikiem, jestem biznesmenem. To tak jakby to Królestwo Izraela nadało ci tożsamość. A tożsamość było w Judzie. Pobitej, biednej, ale istota i rozumienie naszej historii, tego, kim my jesteśmy, tu leżało. I najciekawsze w ogóle to, co Dawid robi, to Dawid zjednoczył te dwa królestwa.
On stolice tych dwóch królestw położył w miejscu neutralnym. Ani jedno, ani drugie, tylko i jedno, i drugie. I umiał to pojednać w sobie. I tego bym bardzo wam życzył jakoś, tak, żeby potrafić pojednać w sobie taki element duchowości, element tożsamości, element zrozumienia siebie z takim elementem zdobywania, zarządzania, rozwijania, żeby to było pojednane w was i żebyście mieli i jedno, i drugie. Jak masz tylko to, to jesteś słaby. Jak masz tylko to, to jesteś zgubiony. A jak masz to razem, to jesteś silnym królem, przywódcą swojego życia, swoich dwóch części i siły, i duchowości. To panowie, tego wam życzę. Jakby w tę stronę pójdziemy na pewno też na medytację. Dziękuję wam, do zobaczenia.